Szanowni Państwo, wraz z księdzem kardynałem, gospodarzem tego domu, chciałem serdecznie wszystkich powitać na tym wyjątkowym spotkaniu noworocznym. To spotkanie noworoczne jest spotkaniem z dziennikarzami, ale też jest ubogacone debatą na temat myśląc z Wojtyłą Europie i świecie. Tak się złożyło, utarł się już taki zwyczaj, że w początku nowego roku kardynał Kazimierz Nycza, czy biskup Warszawy, zaprasza świat dziennikarski na spotkanie. Tak zazwyczaj to dziennikarze przychodzą do księdza kardynała na konferencje prasowe, po wywiady, a dzisiaj to spotkanie ma inny charakter, bezinteresowne. Jest to po prostu spotkanie. Jan Paweł II w 87 roku, kiedy był w Tarnowie, wychodząc do mszy świętej, tak wszedł na podium i obchodził, patrząc długo na ludzi. I gdy rozpoczynał swoją homilię, powiedział wtedy takie znamienne zdanie. Pewnie się dziwicie, czemu papież tak na was patrzy. I mówi, żeby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć. Żeby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć. Mamy wiele kontaktów, ale mało spotkań. I to dzisiejsze spotkanie jest taką okazją do tego, by się po prostu sobie przypatrzeć i się spotkać. Witam więc cały świat dziennikarski i wszystkich ludzi, którzy pracują z mass mediami. To jest jedna odsłona naszego spotkania. Druga odsłona to spotkanie z Karolem Wojtyłą, który dzisiaj myśli o Europie i świecie. I mamy znamienitych gości, których pragnę przywitać. Proszę w imieniu wszystkich nas witamy panią ambasador, profesor Annę Hannę Suchocką. Witamy ojca doktora Macieja Ziębę i pana profesora Marka Cichockiego oraz pana redaktora Tomasza Kępskiego, który poprowadzi ten debat. Szanowni Państwo, rozpoczynamy, tak jak ksiądz rektor powiedział, tę część dyskusyjną. Ja w swoim imieniu chcę bardzo serdecznie też przywitać i Państwa, i gości siedzących ze mną tutaj przy stole. Będziemy rozmawiali o Europie i świecie, tak jak rozumiał te pojęcia Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Ja wprowadzę tylko taką na początku jedną informację porządkującą tę część naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszym etapie goście panelu dyskusyjnego przedstawią głosy wstępne dotyczące tematyki, którą będziemy się dzisiaj zajmowali. Następnie odbędzie się krótka dyskusja, a trzecim elementem będą pytania od Państwa, które proszę zapisywać na kartkach, które zostaną rozdane w odpowiednim momencie. Ja już nie będę przedłużać tej mojej części wstępnej. Oddaję głos ojcu Maciejowi Ziębie i proszę o głos. Serdecznie witam. No i pędzę, bo mamy ocean, znaczenie ocean spraw do poruszenia. Myślę, że dopiero pytania mogą nam trochę uściślić. Ja pomyślałem, bo nie tak dawno, też już dawniej już myślałem, spotkaliśmy się z panią ambasador u prezydenta na takiej debacie o papieżu i wtedy mówiliśmy bardziej o wątku społeczno-politycznym, też o Europie oczywiście. Tym razem myślę, że w kontekście kanonizacji spróbuję o tym wątku bardziej teologicznym czy duchowym, zwłaszcza, że on jest tak ważny dzisiaj dla nas i jest tak ważny dla oglądu Karola Wojtyły. To świetnie, zaczęliśmy poezją, bo przez poezję wyrażał się bardzo kardynał Wojtyła, a potem i tryptyk Jan Paweł II. I te głębsze warstwy myślenia właśnie wtedy przywoływał tą swoją trudną, filozoficzną poezję. To, co uderzało i co jest, wydaje mi się, rdzeniem myślenia kardynała Wojtyły o całej rzeczywistości, ale też o Europie i o świecie, to jest teologiczny ogląd. To jest duchowy wymiar. Europa jest dla niego wymiarem duchowym, jakiś świat to jest przestrzeń duchowa, a nie tylko geografia, czy jakieś cywilizacyjne zwyczaje, czy też pewne języki z takich czy innych rodzin, a nawet wspólna przeszłość. To jest duchowa rzeczywistość i tak ją papież czyta. Takie no, oczywiście klasycznym miejscem przeczytania jest Gniezno, specjalnie ważne w duchowo, gdzie papież, zresztą właśnie znowu w jednym z swoich tych poematów myśląc, Ojczyzna, właśnie ma taką frazę, która poniekąd
pomiędzy wierszami się tu już też pojawiła, historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. Historia powleka warstwą wydarzeń, a istota toczy się w duchu zmagań człowieka z samym sobą często, a często z innymi. I dlatego na przykład Dominum Vivificantem będzie papież używał formuły, że jest powierzchnia faktów i głębia faktów. Jego zawsze głębia faktów interesowała. I to nie jest no 3 czerwca 79 roku, kiedy powierzchnia faktów to są dziesiątki tysięcy głowic nuklearnych z jednej strony i z drugiej strony i setki, mierzyć miliony uzbrojonych żołnierzy z jednej strony i z drugiej strony i politycy, którzy nie chcą żadnej zmiany sytuacji i z jednej strony i z drugiej strony. A dla papieża ważne jest, że jest w Gnieźnie, kolebce chrztu dla Polski, tak ważnym miejscu. A jeszcze potem ten ważny moment, że są tutaj Czesi, którzy się odważnie przedarli w ten transparent Pamatuj Otcze na swe czeskie deti. I papież, interpretując ten ad hoc w pewien sposób, ale w sumie oglądzie się mówi, że to strasznie ważne, że to są synowie świętego Wojciecha i z Czech, i z Polski, i że papież musi mówić potężnym głosem, musi wołać o tych zapomnianych często ludach i narodach. Mówię, to w tej Europie, w której nikt nie myślał o zjednoczeniu wtedy, to młodsze generacje myślą, że to jest oczywiste, to było całkowicie nieoczywiste. Papież nie był tylko że tym, który pierwszy czy mocniej, ale był jedynym, który w ogóle o tym wspominał, że to jest jedność europejska jest tylko faktem duchowym. I te wszystkie polityczne, militarne, ekonomiczne podziały wydawały się dramatyczne i na zawsze są nieistotne wobec duchowej jedności. I potem też, już dobrych parę lat później, w 1997 roku, kiedy już się dokonało, to ten annus mirabilis, to też jest termin papieski, ten właśnie ta jesień ludów, jesień wolności. Mówi też w tym samym miejscu w Gnieźnie, że kiedy pękł ten mur dzielący Europę symbolicznie, mur berliński, to objawił się drugi mur duchowy, który dzieli ludzi właśnie i niektórych dyskryminuje, spycha, marginalizuje i ten mur niewidzialny jest tak samo groźny i tak samo okropny, jak ten mur widzialny najeżony polami minowymi, obstawiony, prawda, pilnującymi tamto żołnierzami, no i najeżony tymi wszystkimi urządzeniami do zabijania, mordowania, i gdzie wielu bardzo ludzi zginęło. Właśnie istotą było dla niego właśnie, to jest ta głębia faktów, duchowy wymiar. I na tym się chciał troszkę skonkretyzować, podkreślając, że to nie jest, ten duchowy wymiar nie jest wymiarem właśnie, jest realistyczny, nie jest jakimś takim, wydaje się, no trochę jakoś no, idealizmem w stosunku do gry polityki, do mediów, potęgi mediów, czy innej jakiejś tam potęgi pieniądza. Okazuje się, i to właśnie ta papieska wizja jest wizją skuteczną, najlepiej właśnie pokazuje to ten wymiar pęknięcia podzielonego świata, gdzie jednak solidarność, tutaj też to artykułował ksiądz Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy, zło dobrem zwycięża. I ten idealizm był bardzo realistyczny. Havel to nazwie siłą bezsilnych. To będzie w Czechach. W NRD świętej pamięci, a może nie świętej, to jest też ten moment opozycji chrześcijańsko inspirowanej. Ten cudowny łańcuch wolności w krajach nadbałtyckich. To wszystko jest moralny opór. I Reagan, który to jest bardzo istotną postacią, ale nie tylko przez te wyścigi zbrojeń, ale też zaczyna używać języka moralnego. Mówi właśnie w wymiarze duchowym o imperium zła. To zmienia w ogóle sposób widzenia świata, postrzegania i działania w tym świecie, i oceniania świata. I stąd możliwe jest unikalne zupełnie w historii zdarzenie, jakim jest rozpad najbardziej krwawego imperium w dziejach świata, w sposób jednak właściwie bezkrwawy. I to jest też dla nas ważne, że my dzisiaj, myślę, strasznie łatwo, myślę o Polsce, myślę o mnie, o nas, wchodzimy w tą powierzchnię wydarzeń i też aktywnie działają na każde wydarzenie, a ten ogląd papieski powinien nam przypominać o duchowym wymiarze po prostu, o tym głębszej warstwie i ją poszukiwać, w nią się wsłuchiwać, ona jest ważniejsza. To jest piana. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień, to jest zewnętrzne. Zarazem właśnie, i to jest też taki wymiar europejski, ważne jest, jeśli właśnie w relacji Kościoła, nas chrześcijan do świata, rozpoznawanie porządku.
Wspomniałem o tym papieskim przemówieniu w Gnieźnie, gdzie właśnie teologiczna wizja jest podstawowa. Ale wcześniej, bo to jest z tym papież przecież na stolicę Piotrową, jest jedynym, który mówi o jedności europejskiej, spotyka się z prezydium Parlamentu Europejskiego. To jest 5 kwietnia 1979 roku, 2 miesiące przed przybyciem do Polski. I mówi po pierwsze o jedności europejskiej, bo z tym wchodzi, to jest nowy zupełnie akcent, nowy zupełnie głos. Ale też potem mówi o właśnie, wymaga też od tych parlamentarzystów, wtedy jeszcze Unii Europejskiej, aż nie bardzo małych, tych wspólnot europejskich, EWG, że powiedziałem, jesteście za budowanie jedności całego kontynentu. A też mówi, że, ale od razu odwołuje się, teraz ten porządek jest ważny, odwołuje się do karty praw, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i do Deklaracji Praw Człowieka. I mówi im właśnie, że tutaj jest, zachowane są prawa i człowieka, i prawa wspólnot, począwszy od rodziny. Temat dzisiaj bardzo ważny i często poruszany w różny sposób. Papież właśnie w tym momencie cytuje artykuły właśnie konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i mówi, tu są gwarancje. Te artykuły, cytuję, wyrażają zdecydowane poparcie dla prawa do życia, jak i dla autonomii praw rodziny i równocześnie zapewniają zdecydowaną obronę prawną tych uprawnień. W parlamencie mówi językiem karty, właśnie kart podpisanych dokumentów Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To też wydaje mi się ważne, żebyśmy nie mieszali porządków w dyskusjach w sferze publicznej. Musimy używać racjonalnego argumentu i właśnie odwoływać się do bardzo ważnych zapisów. Mało tego robimy. W sferze wewnętrznej właśnie ta wizja teologiczna ma nas inspirować przede wszystkim. Czasami te porządki mieszamy, ale to może w dyskusji, bo pędzę dalej. Bo też, co ważne jest, co papież niesłychanie precyzyjnie potrafi wytrzymać, to znaczy, że tak naprawdę słowo świat, przechodzę z Europy trochę do świata, ma w Piśmie Świętym 3 znaczenia. Od jednej strony jest to Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Świat jest areną zbawienia. Jest tu miejscem, gdzie dobro, piękno i prawda może być realizowane i możemy budować relację miłości. Ale jest też domeną szatana, tutaj ten książę tego świata panuje. Jest też miejscem korupcji i zepsucia. Jest też takim miejscem paralelnym, że królestwo moje nie jest z tego świata. My jesteśmy w pewnej separacji. I te trzy znaczenia są właśnie od pozytywnego przez neutralne po negatywne. Słowa kosmosu, jak świętego Jana, są w stałym napięciu. Stąd też Pan Jezus mówi, jak węże i jak gołębice. Roztropni i nieskazitelni. W napięciu. I trzeba odróżniać po prostu. Właśnie stąd papież stosuje coś, co ja w różnych pismach swoich nazywałem dwutaktem. Gdzie widząc złożoność rzeczywistości, nie chce jasnych recept, a my chcemy czasami za prostych recept. Właśnie pisze dokument o teologii wyzwolenia, o krytycznych aspektach. To było wtedy wielkie wyzwanie w połowie lat 80. Ale za chwilkę pisze o pozytywnych osiągnięciach. Drugi. Jak właśnie w wojnie o Falklandy, początek lat 80. uważają, że nie powinien strony Stanów Zjednoczonych, czy strony brytyjskiej zajmować, bo to jest strona anglikańska, protestancka i kolonialna, a przeciwko katolickiej Argentynie, to on wzywa biskupów jednych i drugich. I najpierw leci do Stan, do Anglii, a potem leci do Argentyny. Właśnie wyraźnie takim podwójnym wymiarem. Jak czescy protestanci buntują się przeciwko kanonizacji Jana Sarkandra, że to jest antyekumeniczne księdza katolickiego, wołał mój 95 rok, to papież w homilii, znaczy i bojkotują po pielgrzymkę, to jest takie mocne posunięcie, bojkot. Papież w czasie tej pielgrzymki po pierwsze mówi o przebaczeniu ze strony katolików krzywd, które im zadali protestanci, po drugie prosi o przebaczenie protestantów, bo wiele krzywd zadali im katolicy, po trzecie, po kanonizacji Jana Sarkandra, straszliwie umęczonego przez protestantów, jedzie na groby protestantów, których zakatowali katolicy, mówiąc, że Bóg jest po stronie ofiar. I w następnej pielgrzymce już witają serdecznie bardzo protestanci, widząc właśnie tą podwójność jego działań. O tym bym mógł dłużej, może jeszcze w dyskusji, ale właśnie nazywam to dwutaktem, że nie ma takiej właśnie, my mamy często tendencję albo się zdystansować, albo się zanurzyć, o czym jeszcze jedno zdanie. Bo stąd się też bierze bardzo silne, w pierwszym wizie o tym papież pisze, o samoświadomości Kościoła, Kościoła otwartego, który wychodzi do świata, wychodzi do Europy, który ma z jednej strony świadomość własnej prawdy i
ta świadomość jest pogłębiana. Katechizm jest tego pomnikiem, jeśli tak można powiedzieć. A z drugiej strony jest w stałym dialogu. I papież mówi, że dialog jest wymogiem etycznym. Jest formą życia Kościoła, nie pewnym politycznym dyskursem czy zamiłowaniem do debaty. Że musimy być w dialogu i to bez względu na to, jak ta druga strona jest na nie otwarta. No, znowu muszę dotyczyć cytatów, nie chcę w to wchodzić Bożkowi, muszę kończyć po prostu. Właśnie myślę, że nawet pontyfikaty późniejsze z wielkim dla nich szacunkiem i z ogromnym uznaniem, jakby tak, powiedzmy, Benedykt bardziej idzie w stronę samoświadomości, budowania samoświadomości Kościoła, a papież Franciszek w stronę otwartości Kościoła. U papieża Jana Pawła była właśnie ten samoświadomość otwartego Kościoła, w pewnym napięciu, o czym właśnie mógłbym długo mówić, ale powiem o ostatnim. Właśnie przez to, że my często jednostronnie interpretujemy i właśnie nie chcemy takiego podwójnego zobaczenia złożoności rzeczywistości, w pewnych kręgach katolików w Europie, powiedzmy sobie, że już nie mówić tylko jakoś o Polsce, można by, bym powiedział, ducha kapitulaństwa dostrzec. Marii ten to nazywa chronolatrią, ulegania wymogowi czasu, że trzeba z pewnej rzeczy zrezygnować, czas nie ma szans, historia, walec historii się toczy, my musimy iść jakoś z postępem, musimy być w realnej rzeczywistości, a nie się opierać, trzeba się akomodować, trzeba dopasowywać. To jest jedna forma. Druga to właśnie jest odwrotnie, że usztywniamy się w oblężonej twierdzy i rozpaczliwie bronimy, w polskiej wersji to jest na dnie z honorem lec, w razie czego, że jednak w tej gardzie wobec zaporu rzeczywistości musimy trwać. Obie te wizje nie mają nic wspólnego z właśnie Ewangelią. To jest zawsze wizja jakoś militarna, albo kapitulacji, albo twardej obrony. A nie właśnie tej radości głoszenia Ewangelii. I stąd już ostatnia myśl właśnie, która wydaje mi się niesłychanie ważna, że właśnie też papież Franciszek to nam przynosi i podkreśla ten wątek nauczania Karola Wojtyły, który był takim trudnym optymizmem, ale optymizmem, że dzisiaj mamy w Europie, może i w Polsce, za dużo pesymizmu w chrześcijaństwie właśnie, że świat, że Europa odpada, odchodzi, posuwa się w dół, a to właśnie, używając Muniera określenia, ale właśnie to jest chrześcijańskie, ten optymizm strażik, prawda, tragiczny optymizm chrześcijaństwa, jednak optymizm. I w tym jest siła chrześcijańska właśnie, że nie ani kapitulacja, ani obronna postawa, że nie możemy ani piędzi ustąpić, bo nas zły świat atakuje, tylko ufajcie, jam zwyciężył świat. I stąd myślę, że te słowa, wielkie hermeneutyczny klucz, jak sam papież mówi do jego pontyfikatu, nie lękajcie się, to są też nie tylko słowa do tych na zewnątrz ludzi, którzy nie przyjęli Chrystusa, ale też myślę coraz bardziej, że to są również dla nas w Polsce. Nie lękajcie się, że właśnie ten optymizm właśnie, że Europa jest też przestrzenią nadziei, świat jest też przestrzenią nadziei, chociaż bardzo trudnej nadziei. Dziękuję. Ojcze, bardzo dziękuję za ten głos. O zabranie głosu poproszę teraz panią premier Hannę Suchocką. Witam państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie do udziału w tej dyskusji. Dobrze, że te głosy zostały w takiej kolejności rozdzielone, że najpierw mówił ojciec Dzięba, chociaż w pewnym momencie powiedziałam, że ojciec Dzięba pewno wyje to wszystko, co ja chciałam powiedzieć. Ale myślę, że dał szansę, że zbudował pewną podstawę, na której można nadbudować ciąg dalszy. Natomiast to, że jesteśmy zgodni w poglądach, bierze się zapewne z tego, że ja czytam dużo książek, co ojciec Dzięba pisze i nie tylko Jana Pawła II, ale właśnie też i w interpretacji ojca Dzięby i pewno jestem tym troszkę przeniknięta. Natomiast szukając dzisiaj motywu do wystąpienia, ponieważ jak już zostało to zaznaczone, o Europie ostatnio w ujęciu Jana Pawła dyskutujemy dosyć często i poszukujemy nowych wątków, co można nowego podać, na jakie elementy zwrócić uwagę. Ja szukałam jakiegoś odniesienia i wpadła mi w rękę taka książeczka Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. I sięgnęłam pod 15 stycznia, co też tam na ten dzisiejszy dzień Jan Paweł II chciałby nam powiedzieć. I było tam tak powiedziane. Do Boga należą czasy i wieki. On jest Panem ludzkich dziejów, Bogiem przyszłości ostatecznej. Przyszłość ta to ludzkość zjednoczona w trójjedynym Bogu, pojednana i przeobrażona.
W imię tej przyszłości musimy tworzyć nowe dziś i jutro chrześcijaństwa bardziej pojednanego. Dialog zobowiązuje nas wszystkich. Słowa Jakula pasujące do dzisiejszej debaty. Słowa klucze. Po pierwsze, bo to są słowa dotyczące czy wskazujące na myślenie Karola Wojtyły, Jana Pawła II o Europie, o świecie i o Polsce. Ludzkość zjednoczona, pojednana i przeobrażona, tworzenie nowego chrześcijaństwa bardziej pojednanego i dialog. Zatem ten przede wszystkim element teologiczny i na tym duchowy i na tym budowanie przeobrażenia jednoczenia. Ktoś może powiedzieć, że oczywiście te pojęcia to już znamy, wiemy, nic nowego. Na pewno te pojęcia się powtarzają. Ale historia dziejów polega na tym, że w różnych okresach różnym pojęciom nadaje się sens, nadaje się inny, szczególny akcent, czy szczególną interpretację, która odpowiada tym czasom. I to właśnie czynił Jan Paweł II, a my po tych 25, prawie już bez mała niedługo 30 latach, musimy także nadawać sens tym słowom w świecie współczesnym. Te słowa były wypowiedziane na początku transformacji, na początku nowego myślenia o Europie, która jeszcze była przecież cały czas podzielona. Ale to myślenie się nie zaktualizowało, bo jak powiedział ojciec Dzięba, myśmy zlikwidowali jedne mury, ale niestety to, czego się obawiał Jan Paweł II, przed czym nas przestrzegał, żeby nie budować murów duchowych, murów wewnętrznych, obawiam się, że ten proces może nie to, że on trwa, ale on jakby daje o sobie znać, że my zaczynamy budować mury wewnętrzne i zaczynamy się okopywać wokół tych murów. A przecież Jan Paweł II wyraźnie mówił, mamy być zjednoczeni i przeobrażeni. Przeobrażenie oznacza, że my nie mamy być okopani wokół murów. Jeśli tego nie zrobimy, to nie potrafimy myśleć o Europie, o zjednoczonym świecie w przyszłości. I myślę, że druga rzecz, też oczywiście patrzę na zegarek, bo mamy mało czasu. Co jest ważne? Ojciec Zięba ujął to z punktu widzenia teologicznego. Ja chciałam popatrzeć na to myślenie Jana Pawła II z punktu widzenia prawnika, który patrzy na Europę, która się organizuje, tworzy, prawnik, który zawsze do tworzenia czegoś poszukuje zasad, pewnych reguł zasadniczych. I sięgnęłam do Jana Pawła II. Skoro mówimy myśląc z Wojtyłą, musimy myśleć z nim o tym, jakie te zasady w dniu dzisiejszym. On powiedział w 1982 roku, a zatem to jest ile 30, wierzyć się nie chcę, ile tam jest, już 30 parę lat, w Komposteli, kiedy wydał ten akt europejski, słynny akt europejski i powiedział, wskazał na zasady, które są potrzebne, katalog zasad, które leżą u podstaw zjednoczonej Europy. Tej historycznej, ale właśnie i tej współczesnej. On odniósł się do tego, co jednoczyło Europę w przeszłości, dlaczego była silna i co musi być teraz. Wskazał na kluczowe godność osoby ludzkiej, głębokie przywiązanie do sprawiedliwości i do wolności, duch inicjatywy. Zwróćmy uwagę, że w 1982 roku Ojciec Święty mówi o duchu inicjatywy. Miłość rodzinna, szacunek dla życia, tolerancja, pragnienie współpracy i pokoju. Przecież to są wszystko jak najbardziej aktualne zasady, zasady, które muszą być wykorzystane i którym my musimy nadać sens. Podkreślone w jego oczywiście wystąpieniu głównie skoncentrowane na godności osoby ludzkiej, a wokół godności osoby ludzkiej te podstawowe zasady, które kształtowały Europę. I jest charakterystyczne, to jest rok 82. W roku 2003 wydaje Ojciec Święty adhortację o Kościele w Europie po dwóch synodach, które miały miejsce, 91 i 99. Zwróćmy uwagę, jak Ojciec Święty pracuje nad tą Europą od początku swojego pontyfikatu. I w adhortacji o Kościele w Europie znowu znajdujemy powrót do tych zasad. I tu Ojciec Święty mówi tak, głoszenie transcendentnej godności osoby ludzkiej, zatem powtarza, przypomina, godność osoby ludzkiej kluczowa, wokół tego się wszystko musi koncentrować. Następnie wartości rozumu.
dodaje, podkreśla nową cechę, której w Kompostelli nie było, czyli już nie tylko, jakby można powiedzieć, w pewnej sferze emocjonalnej, dodaje nowy element, który ukształtował się w historii Europy i który także do zasad kształtujących Europę należy. Wolność, demokracja, państwo prawa i dodaje zasadę, wręcz artykułuje ją rozdział między polityką i religią. I to jest też charakterystyczne, że w ciągu 10 lat, 20 lat, nastąpiło, jakby można powiedzieć, pozostanie przy fundamencie, przy godności osoby ludzkiej, jak potem w zasadniczym elemencie i wolności osoby, ale dodanie pewnych elementów, które w międzyczasie zaistniały w Europie, czy też w oparciu o które powstały pewne konflikty. I Ojciec Święty zaraz sytuuje je w centrum swojego dyskursu, że wokół tego musimy się koncentrować, na to zwracać uwagę, ażebyśmy mogli zrobić krok do przodu. To są, jakby można powiedzieć, te warunki niezbędne, które są konieczne dla konstruowania Europy. Trzon pozostaje ten sam. My na dzień dzisiejszy musimy sobie wyjaśnić, jak my to interpretujemy. Jeszcze dwa słowa za chwilę na ten temat powiem. Kluczowe na podstawie tych wstępnych wystąpień Ojca Świętego Jana Pawła II było zlikwidowanie podziału Europy. On wiedział, że zlikwidowanie podziału Europy jest kluczem do nowej reorganizacji świata. Ale on o Europie od początku swojego pontyfikatu mówi w różny sposób. I to jest właśnie też cecha, której powinniśmy się uczyć, jak myślimy z Wojtyłą. Że on ewoluuje, on używa słów, czy mówi w sposób taki, jak jest odpowiedni do czasu. On nie mówi w swoim pierwszym wystąpieniu na placu Świętego Piotra zaraz, że musi być zlikwidowana, podzielona Europa. Ale on mówi o tym, że nie lękajcie się i mówi otwórzcie drzwi. Ale komu mamy otworzyć drzwi? Otwórzcie drzwi Chrystusowi najpierw. Czyli ten fundament duchowy, o którym ojciec Dzięba mówił, bez otwarcia drzwi Chrystusowi nie zbudujemy Europy, nie sięgniemy do Europy. I dalej otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji. Przecież tu już jest wyraźne nawołanie do zniesienia podziału, ale opartego na duchu, opartego na chrześcijaństwie. Wezwanie do tworzenia fundamentu i tylko na podstawie tego fundamentu możemy stworzyć Europę. Dlatego, że jeżeli nie stworzymy, nie zejdziemy głębiej, to wiążemy się siecią porozumień ekonomicznych, budujemy Europę na piasku, coraz chyba gnieźnie Ojciec Święty tak to nazwał. I myślę, że ta Europa ducha była tak silna, tak niezbędna dla Jana Pawła II, że on to powtarza podczas spotkania z dyplomatami w korpusie dyplomatycznym 12 stycznia 1979 roku. Jest pierwsze spotkanie Jana Pawła II z korpusem dyplomatycznym. Dwa dni temu miało miejsce pierwsze spotkanie Franciszka z korpusem dyplomatycznym. I ja bym powiedziała, że w wystąpieniach tych dwóch papieży znalazłam wiele paralelności w tych ich tekstach. Ale Jan Paweł II mówi wtedy, też odwołuje się do ducha i co więcej, odwołuje się do misji Kościoła i środków ubogich, jakimi dysponuje papież i Kościół. Czyli jak widzimy, stawia tę podstawę do działania Kościoła także ubogiego, to co robi w tym momencie Franciszek. Nie wymienia wprost Europy, ale mówi do ambasadorów, stwierdzając, że byłby szczęśliwy, stolica apostolska byłaby szczęśliwa, widząc jeszcze wśród tych ambasadorów innych reprezentujących narody i ludy, które miały często w tej dziedzinie wiekowe tradycje. Myślę tu przede wszystkim o narodach, które można uważać za katolickie, ale również o innych, których nie ma tam na tym spotkaniu. Też nie mówi, że te narody za żelaznej kurtyny. Mówi w sposób, powiedzielibyśmy, zawoalowany, ale dosadny, jednoznaczny. Każdy wie, o co chodzi. Czyli co jest jeszcze ważne, jak mówimy, myśląc Wojtyłą, język, jakim się posługujemy. Dlatego, że ja uważam cały czas, obserwując debatę, mówienie o Europie, mówienie o Polsce, mówienie o różnicach, kwestii języka. Ten język degraduje się. My nie sięgamy do języka Wojtyły, kiedy mówimy o problemach międzynarodowych, światowych, europejskich. A język jest niezwykle ważny, dlatego że on może nam otworzyć drogę do dialogu, albo może go na zawsze przeciąć. I dlatego kolejnym właśnie słowem, które było kluczem ważnym dla Wojtyły, to był dialog i tego nie możemy przekreślić, dialog od samego początku i słowo istotne dla niego, otwarcie.
Ojciec Zięba tutaj mówił o tym otwarciu, że miał ojciec samoświadomość otwartego Kościoła, ale zarazem on nas wzywał do otwarcia. Jest to słowo, które towarzyszy mu od samego początku, otwarcie. Jeżeli się nie otworzymy, no to nie możemy zrobić kroku do przodu, prawda? Siedzimy za drzwiami. I teraz mówi o zjednoczeniu, ale o jakim zjednoczeniu? Skoro przechodzi potem krok dalej w późniejszych latach o Europie, zjednoczonej Europie, on używa takiego określenia europeizacja kontynentu. A europeizacja kontynentu kiedy może mieć miejsce? Tylko wtedy, jeżeli sobie skatalogujemy zasady, które są charakterystyczne, które charakteryzują Europę, o których on mówił w 78, 9, w 2003, w akcie z Kompostelli. I jeżeli te wartości scharakteryzujemy, to my możemy mówić o europeizacji kontynentu. I wtedy co widzimy? Widzimy, że nie można mówić o prostej integracji. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale integracja ma taki techniczny wymiar, prawda? Że ona dotyczy integracja jednak pewnych układów, pewnych porozumień. Europeizacja oznacza, że ten kontynent, który był podzielony, powraca niejako do tych wartości, które Europę kształtowały, które są dla niej charakterystyczne, na czele z zasadą fundamentalną godnością, transcendentną godnością człowieka. I na koniec już chciałam dodać, bo rzeczywiście jest wiele jeszcze elementów, ale nie mogę zabierać więcej czasu, że starając się charakteryzować wystąpienia Ojca Świętego w sprawie Europy i to, o czym mówi, co nam chce przekazać, można było tak scharakteryzować te jego działania w czterech takich etapach. Właściwie pierwsze dwie to są dekady 89 do w gruncie rzeczy 91, kiedy nastąpiło przewrócenie muru. Następnie od 89 Europa zaczyna się jednoczyć. Tu nowe wezwania Ojciec Święty kieruje. I potem wejście w nowe tysiąclecie. I tu zaczyna się debata o nowym traktacie europejskim, o nowej konstytucji europejskiej. Ja muszę powiedzieć, że byłam świadkiem zaangażowania Jana Pawła II, jak jemu to było bliskie. On czuł, że ta Europa właśnie zaczyna tracić grunt i że ten traktat nie idzie w takim kierunku, że on nie pozwala nam się zakorzenić w tej Europie, że to się zaczyna robić takie płynne. Dlatego tak do końca walczył o przypomnienie swoich korzeni, prawda? On nie walczył, żebyśmy mieli jasność, on nie walczył o chrześcijańską Europę, on nie walczył o to, żebyśmy mówili, że Europa jest chrześcijańska i ubrali się i zabrali krucjatę. Nie, on walczył o tożsamość Europy, o zakorzenienie się w naszej tożsamości, a nasza tożsamość bierze się z chrześcijaństwa, w tym sensie, że to, co kiedyś nazywało się chrześcijaństwem, potem przybrało nazwę Europy. I on to powiedział wyraźnie. Europo, odnajdź siebie, odkryj swoje początki, tknij życie w swoje korzenie. Bo jeżeli to się nie stanie, to Europa po prostu się zagubi. I kolejny, ostatni problem definicji wolności u Jana Pawła. To byśmy mogli osobne konwersatorium na ten temat poświęcić, ale to mu towarzyszyło stale. On wiedział, że z chwilą otwarcia wolność zaczyna płynąć i my zaczynamy pod słowo wolność podkładać najrozmaitsze definicje i możemy się w tym pogubić. Dlatego tak bardzo w różnych wystąpieniach, zwłaszcza już w tych, w Nowej Polsce, na początek w 87, a potem w 91, tak bardzo mocno kładł nacisk na definicję wolności, na określenie wolności, na to, ażebyśmy się w tej wolności nie pogubili. To jest tu jakby można powiedzieć bardzo wiele jego wystąpień, których w tym momencie nie będę cytować. Natomiast chciałam jeszcze do jednego wrócić właśnie jako prawnik. Do roli, jaką on przywiązywał do praw człowieka. Właściwie Jan Paweł II wprowadził prawa człowieka, Jan Paweł II jako papież, jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, wprowadził je do dyskursu międzynarodowego z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej. One przedtem nie istniały w takim zakresie jako element dyskursu międzynarodowego, w którym brała udział Stolica Apostolska, bo oczywiście prawa człowieka istniały. Natomiast on wszedł w ten dyskurs i nadał im nowy wymiar. I ważne jest właśnie to, że on opierał i wyciągał interpretację tych praw człowieka z istniejących dokumentów. W sposób szczególny dla Jana Pawła II i dla Stolicy Apostolskiej, to jest zawsze dziwne, zawsze podkreślam, bliska była i jest
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach, dlatego że ona się toczyła z zaangażowaniem Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska miała swoich reprezentantów i przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podpisywał akt KBWE, a zarazem w tym akcie KBWE znalazło się wyraźne odniesienie do wolności religii. A zasada wolności religijnej jako pierwsze prawo człowieka często była interpretowana przez Jana Pawła II, ale on interpretował ją, wyciągał z istniejących dokumentów podpisanych przez państwa, a jeden również z udziałem Stolicy Apostolskiej. Ale jak widzimy, ten fundament nie był fundamentem odmiennym od tego fundamentu, który tworzą państwa, natomiast dawał interpretację, która miała swoje głębokie zakorzenienie w jedności, w tworzeniu jedności ducha europejskiego. To tyle, bo już chyba przekroczyłam czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę pana profesora Marka Cichockiego. Tak myślę, że do 10 minut i wtedy będziemy. 10 minut i prawie, bo myśmy mieli więcej. Z naciskiem na to. Bardzo dziękuję za możliwość też wystąpienia w tak znamienitym gronie. Ja jestem politologiem, historykiem, więc mój punkt widzenia będzie nieco odmienny, ale mam nadzieję, że do jakiegoś stopnia komplementarny. Dla mnie przede wszystkim pontyfikat Jana Pawła II to jest, on przypada na okres wielkiego przełomu, który się dokonuje w Europie i w świecie. To jest okres, w którym Europa i świat rzeczywiście zmieniają swoje oblicze. Rozpada się bipolarny podział świata, rozsypują się mury, ludzie znów mogą spotykać się i rozmawiać ze sobą. Jest to więc moment ogromnej nadziei, ale to jest też moment, który uprzytamnia nam, myślę, ogrom wyzwania, bo jeżeli spojrzymy z perspektywy tych właśnie już trzech właściwie dekad, to zobaczymy, że świat współczesny nie stał się wcale bardziej przejrzysty, czy bardziej zrozumiały, bardziej bezpieczny od tamtego czasu. Oczywiście największa, najbardziej przerażająca wizja jakiegoś globalnego konfliktu, który mógłby zniszczyć Ziemię i ludzkość, ta groźba została w wyraźny sposób odsunięta od tamtego czasu. Niemniej okazuje się, że w to miejsce pojawiła się innego typu groźba nie mniej krwawych i straszliwych konfliktów regionalnych. I my dzisiaj chociażby na Bliskim Wschodzie możemy zobaczyć, jak brutalne, krwawe, jak przerażające konflikty możliwe są w świecie współczesnym. Świat współczesny nie stał się nie tylko bardziej przejrzysty i bardziej bezpieczny, ale też problem zła w tym świecie nie stał się wcale mniej widoczny i mniej dotkliwy. Można nawet powiedzieć, że on się zmienił w tym sensie, że zło skryło się bardziej w cieniu, jest jeszcze trudniejsze do zdefiniowania i tym samym też większy problem stanowi przygotowanie się do tego, żeby mu się przeciwstawić. Tutaj oczywiście globalny terroryzm jest takim najbardziej jednoznacznym przykładem tego zła, które uderza w najmniej oczekiwany sposób i z
czasami z najmniej oczekiwanej, strony. Świat współczesny, który stał się światem zglobalizowanym, otwartym, on też udostępnił innym kulturom na tym świecie nowych narzędzi wyrażania się. W związku z tym też ten świat współczesny stał się o wiele bardziej wielowymiarowy. On się stał bogatszy. On pozwala zabrać głos tym ludziom, którzy do tej pory byli zepchnięci bardziej na margines. Widać to także po tym, jak we współczesnym świecie pojawiają się nowe regionalne potęgi, które dochodzą do głosu i w coraz większym stopniu też kształtują współczesny świat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście to prowadzi nas do pytania o współczesną Europę. Jak Europa odnajduje się w tym zmienionym świecie? I znowuż przemiany, które miały miejsce w latach 80. czy 90., one dawały takie poczucie właśnie wyzwolenia olbrzymiej energii na kontynencie europejskim. W pewnym sensie można uważać, że traktat konstytucyjny, o którym pani profesor wspomniała, był też do jakiego stopnia wyrazem tych ogromnych ambicji, które w Europie się pojawiły. A jednocześnie, jak spojrzymy na współczesną Europę, to zobaczymy kontynent mocno podzielony i bardzo niepewny siebie. Współczesna Europa jest pogrążona w dotkliwym kryzysie własnej tożsamości. To zresztą jest powód, dla którego ja uważam, że refleksja nad Europą, którą znajdziemy w pismach i wypowiedziach Jana Pawła II, ale również, muszę powiedzieć, cenię tutaj i wielką wagę przywiązuję także do tej myśli, którą pozostawił dla nas Benedykt XVI. Z tego właśnie powodu te refleksje, te myśli i te poglądy zachowują swoją żywotność, swoje znaczenie i powinny być, moim zdaniem, nieustannie przywoływane. To jest zresztą pewne zrządzenie losu z naszej polskiej perspektywy, mam wrażenie, ogromnej wadze, że to właśnie ci dwaj papieże, którzy reprezentują geograficznie bliskie doświadczenia narodowo-historyczne, tak? Ale jednocześnie takie, które są splecione także w pewien problematyczny sposób ze sobą, dali tak wyraźny głos, tak wyraźny pogląd na temat europejskiej tożsamości. Dzięki nim na jakimś takim wyższym, zuniwersalizowanym przez papiestwo poziomie doszły do głosu, moim zdaniem, te dwa arcyistotne z punktu widzenia tradycji historii europejskiej doświadczenia z Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, polskie doświadczenie Europy i niemieckie doświadczenie Europy. I korzystając z tego niebywałego szczęścia, uważam, że powinniśmy tym bardziej wsłuchiwać się w te dwa głosy, bo mam wrażenie, że właśnie w tym momencie głębokiego kryzysu tożsamości w Europie, te dwa głosy mają nam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jak powiedziałem, Europa jest pogrążona w kryzysie tożsamości, który oczywiście też jest bardzo silnie, który jest wyostrzony poprzez kryzys ekonomiczny i finansowy, przez niepewność, którą do życia ludzi w Europie wprowadził ten finansowy, ekonomiczny wymiar kryzysu. Ludzie nie są pewni nie tylko już swoich własnych oszczędności, ale nie są pewni też, na ile ich własne państwa będą ich w stanie obronić.
nie są też pewni, na ile systemy demokratyczne, w których funkcjonują jako obywatele, będą faktycznie wyrażały ich potrzeby, obawy i interesy. Nie są wreszcie też pewni, czy podstawowy mechanizm solidarności, jaki leży u fundamentu każdego systemu społecznego, rzeczywiście jeszcze we współczesnej Europie będzie funkcjonował. I z tego punktu widzenia wystąpienie Jana Pawła II przed polskim Sejmem, jak również wystąpienie Benedykta XVI przed niemieckim parlamentem, jest wyjątkową dla mnie nauką pozwalającą przypomnieć funkcje i zadania polityki, polityków, państwa, jak również prawa we współczesnym świecie, we współczesnej Europie, która, jak powiedziałam, w sposób szczególny wymaga właśnie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności. I jest uderzające, że w obu w tych wystąpieniach pojawiają się bardzo podobne elementy. Znaczy zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI mówią o tym, że odpowiedzialnością polityki, polityków jest tworzenie warunków sprawiedliwości. I oczywiście to nie jest możliwe, jak mówi Benedykt XVI, bez rozumnego serca, odnosząc to do młodego króla Salomona, który na początku swego panowania tego oto właśnie prosił Boga, żeby dał mu serce rozumne. Tak? Serce rozumne, serce roztropne, tak? Które pozwala patrzeć na politykę nie tylko i wyłącznie w tym wymiarze technicznym, jak zwracała uwagę pani premier, tylko właśnie w sposób, który pozwala ustanowić warunki sprawiedliwości, mając na względzie właśnie poszanowanie godności człowieka. I oczywiście to nie jest możliwe wówczas, jeżeli polityka będzie abstrahować od podstawowych moralnych pojęć takich jak dobro i zło. Serce rozumne to jest, inaczej mówiąc, rozum etyczny. Rozum, który jest zdolny myśleć w kategoriach etycznych, a tego, jak można wnioskować z wystąpienia Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, we współczesnej europejskiej polityce nam bardzo brakuje. Dzisiejszy kryzys, chciałbym na tym zakończyć, powiem do 10 minut mówić tylko. Nie jest bowiem tylko i wyłącznie kryzysem finansowym, jest to kryzys duchowy. Pewne zjawiska w świecie gospodarczym, politycznym, finansowym, one nie biorą się znikąd. One biorą się z bardzo wyraźnego kryzysu ducha, ducha z tradycji społeczeństwa zachodniego i bez pewnego gotowości do pewnego nawrócenia się, które moim zdaniem jest istotą europejskości, zdolność do nawrócenia się, jest u podstaw europejskości, europejskiej tożsamości. Bez tej zdolności te negatywne, kryzysowe zjawiska nie mogą zostać i nie będą, moim zdaniem, mogły być przezwyciężone. I dlatego też uważam, tak intensywnie powinniśmy się wsłuchiwać w to, co mówi nam o tym Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Jest do 10 minut. Chciałem powiedzieć, że nam się udało tę część zakończyć. Dostrzegłem, że pytania już zostały zebrane. One zostały zapisane pewnie na tych karteczkach, które widzę, że tutaj się za chwilkę pojawią. Ja bym chciał zadać tylko jedno pytanie przed tym, jak przejdziemy do tej rundy i odczytam pytania, które Państwo zapytaliście. Chciałbym też podzielić się krótką taką refleksją, ponieważ moje wątpliwości dotyczące w ogóle pojęcia Europy polegają na tym, że wydaje mi się, że to pojęcie uległo dość intensywnej politycyzacji. Znaczy to Europa dzisiaj tak intuicyjnie jest utożsamiana z Unią Europejską. Pani premier na to zwróciła uwagę, mówiąc o europeizacji i integracji. Europeizacja, która odwołuje się do katalogu wartości, natomiast integracja jest pojęciem technicznym. Kiedy przyglądamy się zajęciom na uniwersytetach, jak są młode osoby przygotowywane do swojej misji też, którą mają spełniać wobec Europy, raczej uczą się te osoby integracji europejskiej, która
właśnie akcentuje ten wymiar techniczny Europy, czyli pewnych mechanizmów rządzenia, natomiast ten wymiar duchowy gdzieś tam zanika. Dlatego chciałbym zapytać, czy Europa uświadamia sobie dzisiaj swój ten wymiar duchowy? Czy ten wymiar duchowy w dzisiejszej Europie ma znaczenie? Tutaj bym poprosił tak naprawdę, pytanie oczywiście jest dość szerokie, ale poprosiłbym o dwuminutowe. Każdy z Państwa mówił też o duchowym wymiarze. Pan profesor w takim razie. Pan profesor kończył kryzysem duchowym, to poproszę. To w takim razie może zacznijmy od tego elementu. Ja myślę, że to jest podstawa i dlatego mówiłem o tej zdolności do nawrócenia się jako podstawowej kategorii z punktu widzenia żywotności Europy i tożsamości europejskiej. Ja pamiętam taką książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, André Frossarda, który rozważał sytuację Europy w kontekście różnego rodzaju kryzysowych sytuacji, ale odnosząc je do Księgi Jonasza i do tego, co stało się z Niniwą. On w tej książce, która jest takim dialogiem, trochę rozmową też o swoich doświadczeniach, zastanawia się, do jakiego stopnia Europa zachowała w sobie w dalszym ciągu zdolność do takiego duchowego odnowienia się. Tam zresztą Jan Paweł II pojawia się jako przykład tego, że ta opatrznościowa zdolność do takiego duchowego zrywu w dalszym ciągu w Europie jest obecna wówczas, kiedy Frossard o tym mówi. Jest to bodajże w latach 80. Oczywiście ta nadzieja jest w jakiś sposób szczególnie zwrócona w jego przypadku w stronę Europy Wschodniej, Europy Środkowo-Wschodniej. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest podstawowe pytanie o zdolność do duchowego odnawiania się Europejczyków, bo w tym też wyraża się nadzieja w świadomości europejskiej. I to, co dzieje się dzisiaj, jest być może kolejną próbą, kolejnym probierzem tego, na ile ta zdolność w Europie w dalszym ciągu jest żywa. Ja jestem jak najbardziej zgodny z André Frossardem w tej nadziei jego, że ona wciąż jest w Europie bardzo silna. Bardzo dziękuję. Ojcze, czy mogę prosić? To jest tak naprawdę, co stworzyło Europę. Oczywiście mamy warstwę grecką, mamy warstwę rzymską, limes, ale tak naprawdę, i to trzeba sobie powiedzieć niejako właśnie, zresztą to było wspomniane, to niejako katolicki duchowny, no zszyją chrześcijaństwo. I te 700 lat od Karola Wielkiego po pęknięcie reformacyjne, które zintegrowało, zbudowało kanon edukacyjny, kanon kulturowy, etyczny, myślenia o społeczeństwie, o małżeństwie, wszystkie sakramenty i tak dalej. Sakramenty bardziej zszywały Europę jeszcze niż style geograficzne, które się trochę różniły między sobą, ale też style architektoniczne, ale one też były jednak zbieżne, jak i muzyczne i inne. To tu z mozaiki ludów i narodów i kultur dokonał się ten fakt Europy, czyli duchowa rzeczywistość po prostu. I mogę właśnie mówić, że kto to neguje, cytuję profesora Geremka, to neguje takie myślenie, to go cechuje represywna amnezja. Dzisiejszą Europę cechuje represywna amnezja. Chcę to wyrzucić, bo to jest zbyt jednostronne, zbyt nietolerancyjne. Długo by mówić, w razie rzeczywiście coś się niedobrego dzieje, bo to jest konsekwentne wyrzucanie chrześcijaństwa ze świadomości i deformowanie tego obrazu. I stąd ten kryzys tożsamości, bo Europę zszyło chrześcijaństwo, a Unię właśnie po wojnie zszyły tak naprawdę cztery lęki. To był lęk przed wojną, po dwóch wojnach światowych to było dotykalne dla wszystkich. To był lęk przed biedą, straszliwą nędzą we wszystkich społeczeństwach jednak po II wojnie światowej i jeszcze ciągle w pamięcią Wielkiej Depresji, to też było straszne doświadczenie. Lęk przed Niemcami, które rozpętały w środku kontynentu dwie wojny w ciągu 30 lat.
I lęk przed ZSRR, prawda, straszliwym imperium. Te lęki wygasły, bo dzisiaj w Europie jako takiej wojna nie bardzo grozi, bieda na pewno i nie grozi. Niemcy są wyintegrowane, ZSRR nie ma. I jeśli nie ma tego, co zszyło, no to stajemy w terenie próżni. Postmodernizm jest właśnie taka kopana filozofia, że każdy ma swoje przekonania, każdy ma swoją prawdę, czyli nie ma prawdy. Czyli te wszystkie fundamenty, o których mówiła pani premier, właśnie w której Paweł w Komposteli podawał, one nie są wspólne, to są jedna z opcji, jedna z tysięcy opcji właśnie, a mówienie nawet o nich już jest opresywne w pewien sposób, prawda? Więc nawet właśnie i Europa tak zrelatywizowana jest kontynentem umierającym. To sobie też trzeba powiedzieć. Papież Franciszek to nam pokazuje naocznie. Bardzo dziękuję. Pani premier. Słowa na koniec tego pierwszego pytania. Myślę, że na wprost zadane pytanie przez pana, czy Europa uświadamia sobie potrzebę ducha? Myślę, że jest też trudno wprost jednoznacznie odpowiedzieć, bo byśmy musieli spytać, kto w tej Europie, prawda, sobie uświadamia tę potrzebę ducha. Widząc spory, jakie toczyły się wokół traktatu europejskiego i różne siły, które tam występowały, to możemy powiedzieć, że na pewno ta potrzeba obecności ducha, uświadamiania sobie ducha istnieje w Europie, chociaż jest ona, jakby można powiedzieć, w trakcie pewnej debaty, czasami bardzo kontrowersyjnej. Ja tak się zaczęłam zastanawiać nad tym, bo papież Franciszek nasz, on do Europy nie nawiązuje. On jakby, Europa jest dla niego tak małym kontynentem, stoi na boku, zmierza się z ogromem problemu w Ameryce i w biednym świecie. Ale zarazem bardzo dużo odwołuje się do duchowości. I myślę, że w tym sensie poprzez jego popularność, jego odwoływanie się do duchowości, być może on będzie w stanie zaszczepić tę potrzebę ducha i tym samym być może, mimo że nie odnosi jej do Europy, może nastąpi to uświadomienie sobie potrzeby ducha przez tego nowego papieża, który po 30 latach idzie drogą Jana Pawła II. Według mnie możemy się tu spierać, ale mam wrażenie, że w wielu miejscach idzie tą drogą. W każdym razie jest to dopiero początek pontyfikatu, ale on może, jakby można powiedzieć, jeżeli stanie się modne, bo tu teraz Europa reaguje na mody. Jeżeli staje się modne, prawda, że duch jest w modzie, to uświadomią sobie wszyscy, że rzeczywiście bez tego nie możemy Europy dalej utrzymać. Dziękuję. Przychodzi czas w takim razie na pierwsze pytanie zapisane na kartce. Pytanie to brzmi następująco. Czy z nauki o europejskości chrześcijańskiego fundamentu wynikają możliwości współżycia ludności innych religii? Islamu, judaizmu, na równych prawach? Takie pytanie jest. Troszkę skróciłem. Może od Ojca Ziemby rozpoczniemy tym razem. Wołuję wobec tego do odpowiedzi. Znaczy, według mnie oczywiście, z tym, że od razu odpowiedź twierdząca, z tym, że trzeba powiedzieć o pewnych warunkach brzegowych. Według mnie, trochę o tym pisałem, a nawet dużo o tym pisałem, i demokracja we współczesnej wersji, nie mówię o demokracji ateńskiej, która oczywiście miała swoje znaczenie, ale ta demokracja, jak ją rozumiemy, i gospodarka wolna, jak ją rozumiemy w tym dobrym znaczeniu, to są pochodne kultury chrześcijańskiej, o czym by bardzo długo mówić. Ale one nie są własnością kultury chrześcijańskiej. Znaczy, my wierzymy, że Chrystus jest uniwersalnym Zbawicielem, który przychodzi do całego świata, a nie tylko do gromady wybranych. I pewne prawdy, które mówi, mają charakter uniwersalny. Chrześcijaństwo stworzyło kulturę praw człowieka, ale to są prawa uniwersalne. My wierzymy, że to nie tylko, że szintoiści czy buddyści mogą sobie, czy jacyś inni jeszcze wyznawcy, mogą torturować swoich przeciwników albo nawet zwolenników. Nie, że to torturować nie wolno nigdy. Że kobieta i mężczyzna są sobie równi. I jak ktoś sądzi, że są nierówne sobie te płci, to znaczy, że źle. Bo, i mówimy to jawnie, że to jest uniwersalne, uważamy, a nie kwestia kulturowa wyłącznie. O równości mężczyzny i kobiety. No i ale myślę, że bardzo wiele kultur i bardzo wiele tradycji religijnych i bardzo wiele doświadczeń też ludzi, agnostyków, czy wręcz nawet ateistów, może się w pewnym
odnaleźć w pewnym podstawowym kanonie, który właśnie nazwałbym prawami człowieka. One wychodzą, czyli godności każdego człowieka. One wychodzą z chrześcijaństwa, ale jak mówię, nie są własnością. Ja w jednej z książek właśnie mówię o koalicji antropologicznej, że warto by taką właśnie koalicję zawrzeć z bardzo różnymi ludźmi, jak najszerszą właśnie koalicję antropologiczną, wokół obrony godności człowieka jako osoby, jako rozumnej istoty, o której mówiliśmy, wolnej, posiadającej niezbywalną godność i mającą prawo do wolnego zawierania relacji, budowania między ludźmi. Jeśli tutaj wszyscy dobrowoli się skrzykną, to jest jakaś szansa też dla Europy. Ale nie jestem takim zbytnio optymistą. Ale to znaczy, że ojciec nie do końca też, nie wiem, przyznaje o takiej realnej możliwości dialogu. Istnieje ten dialog, prawda? I on jednak fundament chrześcijański daje nam możliwość dialogowania. Ja wychodzę z tego założenia, tak odpowiadając na to pytanie, że właśnie gdybyśmy sobie do końca uświadomili w pełni tego ducha chrześcijańskiego Europy i nasze korzenie chrześcijańskie, to byśmy sobie też się lat za tym uświadomili całą naszą historię polegającą na otwarciu, właśnie na otwarciu na innych. I dlatego ja uważam, że właśnie z nauki o europejskości chrześcijańskiego fundamentu wynika możliwość, czy to stanowi możliwość do przyjęcia innych, do rozumienia innych. Zwróćmy uwagę na wiele krajów, przecież Polska chrześcijańska, Polska wręcz określona Polską katolicką wyraźnie w 200-300 lat temu, była Polską zarazem otwartą na innych, przyjmowała innych. Czyli właśnie odniesienie się do chrześcijaństwa daje nam możliwość otwarcia, daje nam możliwość przyjęcia innych i stworzenia Europy pluralistycznej. My nie unikniemy obecnie tworzenia Europy pluralistycznej. Tylko my musimy mieć świadomość naszych korzeni, musimy być silni w tej argumentacji, jeżeli chcemy się i możemy się otworzyć na innych. I dlatego ja uważam, że ten fundament był potrzebny. On był potrzebny, żeby także nam dawać siłę do negocjacji z innymi. Pojawiło się także pytanie, które myślę, że w tym kontekście możemy też je postawić i te pytania na nie odpowiadać tak naprawdę razem. Dlaczego boimy się jasnego postawienia kwestii statusu Europy, jeżeli Europa nie chrześcijańska, to jaka Europa? To może pana profesora poproszę. Ja myślę, że była próba stworzenia niechrześcijańskiej Europy. I to była próba, którą podjęło oświecenie. I ta próba, myślę, w XX wieku wpadła. Znaczy ona pokazała swoje negatywne konsekwencje. W związku z tym odpowiedź, myślę, jest dosyć oczywista po tym doświadczeniu historycznym. I o tym zresztą między innymi Benedykt XVI też bardzo wyraźnie pisze w swoich tekstach o Europie, że Europa bez chrześcijaństwa, znaczy o ile, można powiedzieć, bo tutaj też było sporo już o papieżu Franciszku, o ile istnieje duży poziom pewności, że chrześcijaństwo może istnieć bez Europy, chociaż być może dla ludzi żyjących w Europie chrześcijan jest to z historycznych powodów trudne do wyobrażenia. Ale myślę, że teologicznie absolutnie da się obronić tę tezę, że chrześcijaństwo może istnieć bez Europy. O tyle jestem przekonany, że Europa nie może istnieć bez chrześcijaństwa. I w tym sensie rzeczywiście to pytanie, które znajdujemy i u Jana Pawła II, i u Benedykta XVI, jak po tym fałszywym, po tym doświadczeniu Europy oświeceniowej, która przyniosła oczywiście nie tylko same negatywne skutki, bo to też należy zaznaczyć, ale która jednak skończyła się w sposób, ta próba skończyła się w sposób tragiczny, dramatyczny, potworny w XX wieku. Jak przywrócić właśnie nie Europie chrześcijaństwo, tylko jak przywrócić Europę z powrotem do chrześcijaństwa. Jak spowodować, żeby ona odnalazła
swoje korzenie. To by wymagało jednak właśnie odnalezienia w sobie tej odwagi, żeby definiować swoją tożsamość, żeby wracać do swoich chrześcijańskich źródeł i pamiętać przy tym, że wcale nie oznacza to zamykanie się na innych. Ja uważam, że to jest bardzo niemądry i niepotwierdzony niczym, niepotwierdzona niczym teza, że jakby powrót do własnej tożsamości musi od razu oznaczać automatycznie zamykanie się na innych. Wręcz przeciwnie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może dyskutować z innymi kulturami albo z innymi religiami, jeżeli sam nie wie, kim jest. Dziękuję. Ostatnie pytanie, które jeszcze zadam, skierowane jest bezpośrednio do pani premier Hanny Suchockiej. Pan zadając to pytanie pyta, jak pani ocenia wkład Polski w dialog oraz integrację i porozumienie europejskie? Bardzo trudne, bo to jest cały czas, dokonujemy tego na bieżąco i w różnych okresach. Ja bym powiedziała, że generalnie oceniam pozytywnie wkład Polski w integrację europejską. Mówimy tu, znowu używamy tego określenia integracja, czyli w to, co się działo na poziomie integrowania struktur o charakterze ekonomicznym, prawa europejskiego. Muszę też powiedzieć, że to też jest warte przypomnienia, że w momencie, kiedy toczyła się największa debata o konstytucję, w cudzysłowie, tak zwaną konstytucję europejską, o traktat europejski, wtedy Polska była właściwie jednym z niewielu, chyba, nie wiem, jedynym krajem, częściowo obok Włochów, które tak konsekwentnie, może mało skutecznie, ale konsekwentnie zabiegała o to, ażeby jednak przyszła konstytucja europejska nie była pozbawiona odniesienia do korzeni chrześcijańskich. I muszę powiedzieć, że to się działo w momencie, w latach 2003-2004, czyli w latach, kiedy zupełnie inna koalicja była u władzy, a Polska konsekwentnie walczyła o to, ażeby przynajmniej już na ostatecznym etapie w preambule konstytucji znalazło się odniesienie do korzeni chrześcijańskich. Zatem potrafiła wyraźnie stawiać stanowisko, wyraźnie, jakby można powiedzieć, iść z prądem myśli wówczas Jana Pawła II, no a że większość krajów była innego zdania, to skutek był taki, jaki był, ale ja uważam, że w tym zakresie zaangażowanie Polski w integrację europejską było duże i w takie myślenie o Europie, które obserwowałam poprzez różne traktaty, było, ja bym oceniała to pozytywnie generalnie. Bardzo dziękuję. Niestety czas naszej dyskusji dobiega końca. Nasza dyskusja głównie skupiła się na Europie, mniej na świecie, ale myślę, że pewien niedosyt, który pozostaje, jest tym pozytywnym niedosytem, żeby się spotykać częściej. W imieniu organizatorów chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Myśląc z Wojtyłą, a organizatorami dzisiejszego spotkania są ksiądz kardynał Kazimierz Mnycz, metropolita warszawski, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, kwartalnik Więź, Instytut Papieża Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowe Tysiąclecie, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz Katolicka Agencja Informacyjna. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za dyskusję.